Action! Jezus jest Panem. Po miesiącu mojego nawrócenia w Anglii. Wyobraźcie sobie, jak poznałem prawdę i przestałem modlić się do człowieka. Chociaż z całego serca dzisiaj kocham Maryję i wiem o niej więcej niż kiedykolwiek, to ta prawda uwolniła mnie do takiej pozycji, że jestem wolny. Modlę się do Boga i dziękując Bogu za Maryję i za wszystkich apostołów. Jak to się stało? Stało to się w prosty sposób. Nawróciłem się, bandyta nawrócił się do Jezusa i dzwoni do mnie pastor, mówi po miesiącu mojego nawrócenia: Dawid, czy ty się modlisz do Maryi? Ja mówię: tak. No to się już nie módl. We mnie tak budowała, jakieś demony we mnie tak budowały, że mówię: jak mam się nie modlić do Maryi? Całe życie się modlę, płakałem, kochałem, mam się przestać modlić do Maryi. Jechałem w twarz pułem, jak mówili mi, że mam się nie modlić do Maryi. Mówię: jak? I wtedy przyszła pierwszy raz moja mądrość, taki pokój. Pomyślałem sobie: skoro ten człowiek żyje już 4 lata z Bogiem, to musi mieć mądrość. Bo zaufałem. Wziąłem ten telefon z powrotem. Mówię: dobra, ja wiem, co zrobię. Rozłączyłem się, padłem na kolana i powiedziałem tak: Boże, jeżeli to jest prawda, że mam się nie modlić już do człowieka, do Maryi, a tylko do Ciebie, do Boga Ojca, Boga Ducha Świętego i Boga Jezusa, to zabierz to ten. On. Była 12 godzina, miałem rano wstać do pracy i nie mogłem zasnąć. Cały czas miałem YouTube'a przyruszenie. Było prowadzenie Ducha Świętego. Dzisiaj wiem o tym, że to jest prowadzenie Ducha Świętego. Wtedy mi się nie chciało wejść tego YouTube'a. W ogóle byłem zły, że nie mogę zasnąć. Ale wchodzę w tego YouTube'a, pierwsze co patrzę. Jak nigdy tego nie widziałem, Bóg otworzył mi oczy, patrzę: no Maryja. Kim jest Maryja i co zrobiła dla człowieka? Ona wypełniła swoją misję do końca. Jako człowiek wypełniła swoją misję do końca. Jako człowiek umarła. Jezus jako Bóg wybrał sobie ją i dopełniła swej woli. I to mnie uwolniło. Uwolniło mnie to, że nie modlę się już do człowieka, bo nie potrzebuję, bo jestem zjednoczony z Jezusem. Amen! Amen. Super! Aleluja, Bóg jest dobry! Pomysławimy do krępy.